ty se, kurwa, myślisz? Nie nasza sprawa. Zamknęli wszystkie bramy! Musimy uciekać! Wskakuj na konia! Do świątyni! Musimy zostawić tu konia, ale już niedaleko. Uważaj. No to się wyjebałem! Kończę z koło! Za nimi! Straż! Straż! Jaskier! Zaraza! Pojmać tego człowieka! Ach, co to była? Zrobiliśmy skok stulecia, a w następnej ścigali nas jak dziką zwierzynę. Świetna historia, ale mam już dosyć tych przechwałek. Chodź, Zoltan, musimy przekonać niziołki, że absolutnie nic nie widziały. Mam teraz materiał na cały tomik pieśni. To będzie schodziło jak świeże bułeczki. Tylko to cię obchodzi, że powstaną z tego pieśni? Twój egoizm rośnie wprost proporcjonalnie do wieku. O co ci chodzi? O Ciri! A czemu miałbym się o nią martwić? Wiesz, jak ona walczy? Mówię ci, ta dziewczyna potrafi o siebie zadbać. A poza tym musi wrócić po to swoje pudełeczko. Przecież od niego wszystko się zaczęło. Chodzi ci o to? Zabrałeś je skurwielowi? No to się Ciri ucieszy. Za to skurwiel pewnie ostro się wściekł. Skurwiel nie żyje. Oho, to widzę, że ty też się wściekłeś. Ale cóż, jakoś mi go nie szkoda. Zasłużył na to, tak samo jak na swój przydomek. A nasz wspólny przyjaciel Ziggy Roiven, jego też odwiedziłeś? Ma się dobrze. Szkoda. On pewnie z kolei jest wściekły na mnie. Ciri mówiła, co to jest? I dlaczego poszła z tym do skurwiela? Poszła do skurwiela, bo ją tam zaprowadziłem. Mogłem się domyślić, że to był twój pomysł. No co? Ona miała zepsute magiczne pudełeczko, a skurwiel dostęp do czarodziejów. Poza tym chciała, żeby ktoś zinterpretował dla niej słowa jakiejś klątwy. Czemu Ciri interesowała się klątwą? Chciała ją na kogoś rzucić, czy raczej zdjąć? Powiedziała ci? Nie bardzo chciała o tym mówić, a ja nie chciałem być wścibski. Akurat ten jeden raz, kiedy mogłoby się to przydać. Ale jestem prawie pewien, że chodziło o zdejmowanie. Jeśli o zdejmowanie, to z kogo? A może chodziło o nią? Nie, chyba nie. Przynajmniej nie wyglądała na przeklętą. Za to bardzo jej się śpieszyło. Wiesz coś o tej klątwie? Jakieś szczegóły, cokolwiek? No, znam słowa. Żartujesz? Nie, były po elficku, więc Ciri często mamrotała je pod nosem, żeby nie zapomnieć. Szło tak. Wafeil Elaine, Kedmil Foli, Gledyv Dorn Eptenate, Bundro Itne Iachus.
Nic mi to nie mówi. No, mnie tym bardziej. Cholera, to ciągle za mało. Ciri nie mówiła nic więcej? W ogóle niewiele mówiła. Wiesz, Geralt, to już nie jest ta dziewczynka, która biegała kiedyś po Kermoren. Owszem, dalej jest żywa i porywcza, ale zrobiła się też uparta i małomówna. Całkiem jak ty. Ta. Znowu mi się wymknęła, a byłem tak blisko. Przyjechała tu z Velen. Podobno spotkała tam ludzi, którzy jej pomogli. To może tam wróciła? Wątpię. Rozmawiałem z baronem. To on pomógł Ciri w Velen. Powiedział, że pojechała do Nowigradu szukać Jen i mnie. A Jen jest na Skellige i bada ślady, które według niej mogła tam zostawić Ciri. To co? Skellige? Skellige. No, dobra, kończcie te pogaduszki. Teraz moja kolej, żeby rozmówić się z Jaskrem. A ja jestem następny. Wracajmy do szałwi i rozmarynu. No, ja miałem stanowczo za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Wygodne łóżko i soczysta pieczeń należą mi się jak psu buda. Wpadnij do mnie, jak będziesz w okolicy. 100 lat się nie widzieliśmy, musimy pogadać. Jasne, jak tylko będę w pobliżu. Trzymam cię za słowo. Do zobaczenia. I jeszcze raz, dzięki za pomoc. Ale... chcieliśmy tego, no, podziękować. I tutaj mamy taki mały podarek. Portret hierarchy. Jak miło. To naprawdę nic wielkiego. Mamy takich dużo. Tylko nie mów, skąd go wziąłeś, dobrze? Dobrze, bywaj.